sort of paradise. The answer, how to reach paradise, how to be what everyone wants to be. The answer is no way. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, ekspert 60, leather protector, produkt do zabezpieczenia i zabezpieczenia skóry. I teraz tak, porównanie, tak jak widziałeś, z Color Lockiem i krótko, zmiażdżył go, naprawdę. Dla mnie osobiście na chwilę obecną to jest ten król, gdzie mówiłem przy firmie Concept Leather Cleaner, że pojawi się taki król, jeżeli chodzi o zabezpieczenie skóry. I to jest właśnie on. Zaczniemy od zapachu może, który jest słaby, który jest wkurzający, taki chemiczny niestety. I od razu powiem, przy tym produkcie uważamy tak jak, to będzie dopiero, na kierownicę na plastiki. Przyciemnia jest strasznie, ciężko go usunąć. Ale wracając do skóry, słuchaj. Jazda jest tego rodzaju, że zarzucasz, czekasz 15 minut, i zbierasz. I to zbieranie tutaj ciężka sprawa. Produkt jest tak obłędnie tępy. Rewelacja pod tym względem. Zero jakiejkolwiek śliskości. Tak jak widziałeś w porównaniu test gumki. Color Lock kontra Expert 60 zmiażdżył go. Tempo. Naprawdę tempo. W ogóle zero poślizgu. W takim stanie, jakim miałeś skórę, takim zostawia. Plus zabezpiecza. Wjechałem z wodą. Zdjęło koroloka w tym miejscu. Od razu ciemna smuga. Tutaj nic, kompletnie, nie rusza. Obłędny. Dla mnie to jest takie połączenie odżywki z zabezpieczeniem. Mistrz, na chwilę obecną mój ulubieniec. Naprawdę. Miazga. Jestem miło zaskoczony tym produktem. Forma takiego mleczka, który będzie do wygrania. Zobacz. Taka zawiesinka, kurczę, troszeczkę kremowa. Obłęd. Naprawdę rewelacja. Sprawdziłem też go, słuchaj, na kierownicy w Audi. Umyłem solidnie, 3 albo 4 razy mi to chyba zajęło, tak żeby zdjąć, bo tam gdzie już nie ma lakieru, zabezpieczenie, zgoła skóra, wiadomo, ten tłuszcz, wszystko wchodzi w tę skórę i dopiero za trzecim razem poczułem, że zabezpieczyło. Ale tak zabezpieczyło, że czułem tak jakby ten produkt, że on siedzi. Tak naprawdę za trzecim razem już przestało się wchłaniać. I teraz tak, produktu nie warstwujemy, nie ma sensu. Testowałem na skórach drugą porcję, to bzdura totalna. W ogóle tak jakby nie usiadł, tak jakby nie wchłonął się. Ewidentnie zabezpieczył, zrobił co trzeba i z głowy. I teraz tak, moim zdaniem, jeżeli chcesz się bawić tym produktem, kładziesz i zostawiasz na noc. Zostaw go sobie, na noc, gruba warstwa. Nie żałuj, nałóż grubo, niech sobie poleży. Po 15 minutach też jak najbardziej, ale ja bym zostawił go na noc. Zostawiasz na noc, przychodzisz, delikatnie zbierasz mikrofibrą, bo produkt jest na tyle, zostawia taką tempotę, można powiedzieć, na skórze i, tak jak mówiłem, wykończenie w takie, jakie jest skóra. U mnie skóra idzie trochę w połysk, więc delikatnie, w sumie, jaką masz skórę, taką ci zostawia. Czyli naturalnie, jak wypuściła fabryka. I wracając do docierania. Jest tak tępy, że mikrofibra praktycznie stoi. To musisz delikatnie i tylko przeciągać. I później troszeczkę odpuści. Rewelacja. No dobra. Achy i ochy. Wpisuj. Co wpisuj? O, wiem co. Mleczko. Kto pierwszy wpisze mleczko z garnia. Tutaj jest 70 ml tego produktu do testów. No dobra, słuchaj. Mój nowy król, jeżeli chodzi o zabezpieczenie skóry. Naprawdę. Rewelacja. Odżywia, zabezpiecza, obłęd. I do tego dupa ci się nie ślizga. Jakie fabryka wypuściła wykończenie skóry,
takie zostawia. Czego chcieć więcej? No co, no gratisu. Także wpisuj mleczko. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!